Witam serdecznie z tej strony Przemysław Musiał z bloga dailymobile.pl. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nową aplikację na systemy Symbian 3 skierowaną także dla Nokia N8, którą i tą właśnie aplikację będziemy oglądać na tym właśnie telefonie. Zatem spójrzmy. Należy wejść oczywiście w aplikację. Wybieramy AXM. Wyskakuje nam okienko, czy pozwolić na połączenie z siecią. Oczywiście aplikacja ta wymaga połączenia z internetem, aby móc ją podłączyć i oglądać normalnie filmy. Aplikacja jest dosyć czytelna, łatwo się w niej odnaleźć i myślę, że każdy szybko się tu znajdzie. Na samej górze mamy wybór seriali, odcinków, różnych programów, które wychodzą w telewizji AXN, jak na przykład filmy, odcinki Zoom, Wydział Gemini, czy też Rise. Piąta, Tatuśkowie, Znaki Życia. No oraz mamy możliwość wyszukania innego filmu, serialu bądź też programu. Zatem zobaczmy, jak wygląda oglądanie w tej aplikacji, bo o to właśnie chodzi. Wyskakuje kolejne okienko, czy zezwolić na pobieranie danych. Ładuje się dosyć szybko, w zależności od internetu. No i co mogę powiedzieć, to na pewno to, że jakość nagrania jest bardzo dobra. Ocknęłaś się. Jestem doktor Bauman. Leżysz w szpitalu w Helki. Trochę jest cicho, oczywiście głos także bardzo dobry. Cała jakość nagrania, myślę, że wręcz idealna. Opanowaliśmy zakażenie i wyzdrowiejesz. Oczywiście można to także ciężka walka. Wcisnąć pauzę, przewinąć do przodu, do tyłu, ale w zależności od buforowania. Jeśli nam się zbuforuje film, wtedy możemy go przewinąć o tyle, ile nam się zbuforuje. Lub też na przykład do początku. Tak też wygląda aplikacja. Więcej o nim przeczytacie na moim blogu i w informacji we wpisie, na którym będzie wyświetlony film. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.